Witam. Rozgrywki na stadionach otwartych wystartowały. Sezon rozpoczynamy 26 marca. Jako pierwsze na boisko wybiegną juniorki LKS-u Gąsawa i AZS-u Politechniki Poznańskiej. LKS Gąsawa to czwarta drużyna rozgrywek ligowych, mająca na swym koncie 6 punktów. Natomiast zawodniczki Politechniki to liderki rozgrywek, jak dotychczas zdobyły 11 punktów. 27 marca juniorki LKS-u Rogowo, drużyna, która jeszcze nie może pochwalić się zdobyczami punktowymi, podejmuje trzecią drużynę ligi. Hokej Start Brzeziny, zespół mający na swym koncie 9 punktów. I także 27 marca to już poziom seniorek. 8 Tarnowskie Góry podejmuje AZS Politechnikiem Poznańską. To oczywiście pierwsza liga hokeju na trawie. To jedyna i zarazem najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju kobiecym. Życzę Państwu wielu sportowych emocji. Przypominam, że Start Superligi to najwyższa klasa rozgrywkowa w hokeju męskim. Przewidziany jest na dzień 9 kwietnia. Jak zawsze namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.